Ears, Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. When I'm imp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight. But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank and do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's trio, or with a serious joint, or from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme. Because they say that miracles never cease, I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn fly guy, I'm in love with you. The Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said, I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose. Flying through the air, the pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it. And I'm here, and I'm there, I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party harder like you just don't care. Let's do it, I don't stop, y'all, I take a talk, y'all. You don't stop, I go hotel, motel. And what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off. A G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy air. You rock it to the beat without a care. Who's the short shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, y'all. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I say the one, two, three. Boy, tell me Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip hop, but you don't stop, rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Well, skiddle bee bop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you, because you rock in a row with us so much so, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie to bang, bang the boogie to the beat, beat.
is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good? I mean, the macaroni's soggy, the peas all mushed, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can by you saying that you're full. And then your friend says, Mama, he's just being polite. He ain't finished. Oh, that's ill. So your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate. And your friend says, man, there's plenty of food, so he piles some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of K.O. Pectate. And then you call your friend 2 weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but we're still friends. With a hip hop, the hippie to the hip, and a hip hip a hoppy, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Dzień dobry. Dzień dobry. Po początkowych problemach technicznych witamy w audycji Grasujmysz. Marta Duszyńska. I Przemysław Morawski. Oraz ojciec dyrektor za sterem dzisiejszej audycji. Tak sobie wymyśliliśmy dzisiaj, że temat, który się przewija chyba od wielu, wielu lat, czyli czy samplować, czy nie, czy samplowanie jest fajne, kreatywne, czy coś wnosi do muzyki. I kiedy ja myślę o, czy słyszę sampling, natychmiast przychodzi mi na myśl hip-hop, ponieważ to on, ten gatunek muzyczny, wprowadził samplowanie, powiedzmy, na salony. Konkretnie dokładnie tym kawałkiem, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, w 1978 roku to się wydarzyło. To jest też ciekawa historia, bo to jest kawałek, który jest oparty na takim, na samplu z utworu Good Times zespołu Chic. Nie wiem, czy kojarzycie go, ale to jest znane, zresztą można go sobie wygooglować. Na koncert, był koncert zespołu Chic, wpadło jakieś 4 czy 5 młodych gości, zaczęli sobie coś robować. Po czym po jakimś czasie okazało się, że członek zespołu Chic był gdzieś na jakiejś imprezie, gdzieś w którymś klubie i nagle usłyszał jakiś utwór, w którym jacyś młodzieńcy sobie melodoklamowali, bo jeszcze wtedy nie było mowy o rapowaniu, i rozpoznał swój własny kawałek. Przy okazji okazało się, że to jest jeden z pierwszych przypadków, kiedy autorom groził pozew sądowy za wykorzystanie nie swojej pracy. I to jest też taka rzecz, o której pewnie też byśmy sobie pogadali. Rapper's Delight, dlatego że to był kawałek, on jest uznawany za pierwszy hip-hopowy, chociaż nie był tak naprawdę, ale jest uznawany pewnie dlatego, że jako pierwszy pojawił się na listach przebojów. Nawet w PRL-u w zasadzie wyczytałem taką informację, że bardzo szybko, chyba w 79 czy w 80 pojawił się na takich pocztówkach muzycznych. Były takie kwadratowe pocztówki, które miały na środku takie rowki. To się normalnie kładło na gramofon i to się odgrywało. To była pocztówka muzyczna. I wiem, że to nawet było dostępne w Polsce, także rzeczywiście globalny zasięg już na początku lat 80. Ale przed audycją, jak mówiłaś mi, doczytałaś gdzieś, że samplowanie to nie jest wynalazek tak naprawdę ani raperów, ani lat późnych 70. czy 80., bo pierwszy sample... To są lata 40. No to właśnie. Są już lata 40. No, i to jeszcze jest, albo dopiero nawet. Tak, i to są dokładnie twórcy muzyki konkretnej. Dzięki tobie troszeczkę się douczyłam, bo kiedy wymyśliłeś tytuł tej audycji, to ja mówię, o nie wiem, czy jakby to uniosę, bo gdzieś tam każdy z nas kojarzy. Każdy z nas ma kawałek i może wymienić, gdzie są fajne sample, gdzie są mniej fajne sample. Każdy z nas gdzieś słyszał, jak poczytał
o tych słynnych, bo niestety sample równa się, w sensie oprócz własność. Fajnej muzyki, oprócz ciekawych numerów, to jest dużo, dużo, dużo pozwów sądowych. Na przykład słynny pozew zespołu niemieckiego Kraftwerk, który po 19 latach został zakończony wygraną jednak, bo dwóch DJ-ów wykorzystało dosłownie 2 sekundy. I o te 2 sekundy była 19-letnia batalia sądowa i potem zostało to już, że tak powiem, uregulowane prawnie, że każde twoje wykorzystanie, czy to jest sekunda, czy to jest pół sekundy, kogoś to jest kradzież. Jeżeli ty nie masz porozumienia i drugim słynną historią to było wykorzystanie, nie pamiętam przez jaki zespół, sampli z numeru The Turtles. Stary zespół, lata 60., 70., ale tam była ugoda, ale wiesz tam jaka była ugoda? Na prawie 2 miliony dolarów. Jakby to można było się zgodzić za te 2 miliony dolarów, że okej, że po sprawie, żeby to nie poszło dalej, więc takie rzeczy też historia ma. Tak, w przypadku Rapper's Delight tutaj sprawa skończyła się dużo łagodniej. Faktycznie panowie Rogers i Edwards, oni się tak nazywali, zagrozili pozwem, ale sprawa została rozwiązana polubownie, po prostu zostali dopisani jako autorzy tekstu. No i ta kasa jednak do nich płynęła z tych tantiem i myślę, że bardzo dużo zarobili na tym kawałku, bo to był bardzo popularny kawałek kiedyś i zresztą jest do dzisiaj, bo da się go jeszcze słyszeć, chociaż on trąci myszką. On osobiście mi jakoś niekoniecznie się podoba, ze względu na dosyć toporne rapowanie, ale takie to były początki. W tamtych czasach ciężko było na przykład znaleźć rapera, który zgodziłby się nagrać rap studio. To było nierealne. Oni twierdzili, że to jest muzyka, która musi po prostu być na żywo. Okej, mamy mniej więcej zarysowaną historię, samplowania. Wrócimy po następnym kawałku, a następny kawałek to jest... już patrzę, bo to będzie coś mojego chyba. Pain I Feel, Blazy Blazy, tak. To jest oczywiście też w kontekście sampli. I lecimy. Yo, everybody need moms waiting on this album, man. Get me up out of here, man. Yo, kid, don't even wet that. You know what I'm saying? The plan's in effect. What? I got you, boo. But I have to dedicate this particular tune to all the what have you from that. I drop clarity like charity every time I speak out. Rappers freak out, but never stick their necks too deep out. And touch the live fire, getting live like from Guyana. Jim Jones Kool-Aid, you got mad reason to be afraid. You ain't ready. Rappers are petty, never lyrical. It's a miracle they need to reign as they vehicle to get blessed. East versus West, we never on that. Cause the rugged format, you can't give it where you're born at. So learn this, the burnish, got the earnest with your raps. I be the firmest. Forget about your color epidermis. For advantages, disadvantages, whatever your language is. You be in danger like that blind. They triangle is the block being mind freeing. Not the fatigue wearing jewels, glaring rapper used to seeing. That's best in studying lessons to make impressions. The beans got the squeal on the real. I'm at excited, I got my deal, but still. I'm over pain, I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain, I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. You don't know the pain, I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain, I feel. Now everybody lamp, go ahead get amped for your camp. Without no harmony, your nominee would never be the champ. And let me mention, no racial tension where the rule goes. I flows with bros, PF flows with Papa Chulos. We combine cluster, you can't muster, break your ligaments. Building my predicaments, living with the immigrants. You special, blow your vessel, do it thorough. That's plural, my referral, don't try to rally up your borrow. Just warm, stay calm, if you don't got steel in your palm, you're puny. I'm top ranks, I got more lines than the Yanks uniform. Carrying on, screaming on MCs. Running around together, only bonded by smoking trees, chronic, my tonic, make you vomit for teaming up, bringing the drama, be blank, comma, read it, singers get weeded, then conceited, but you don't know the pain, so watch how you feed it to me, you don't know the pain I feel, cause there's only weak rappers steady making hits, fuck that, pain I feel, cause there's only weak rappers steady making hits, you don't know the pain I feel, cause there's only weak rappers steady making hits, fuck that, cause you don't know the pain I feel, cause there's only weak with the raw attack.
text. Rappers get more plex as they make their name more far-fetched and unrealistic. Your neighbor crew know you're ballistic. Your statistic ain't mystic. Under that talk, we know who is it. So stay busy, keep touring. Your hood is roaring. It's not a place for pussy cats to be exploring. Your plan lacking, you bandwagon just to start a rival. Without skills, you better check for your own survival and feel the pain. Rappers talk a good John Wayne, but it's stupid. You be trying to play us like a groupie. With your rap staff, you riffin' rap. I listen loud. In town, you down. Out of town, you kissin' ass. And you don't know the pain. Cause there's only weak rappers steady making hits. Fuck that. Cause you don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. Cause you don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. Fuck that. You don't know the pain I feel. Cause there's only weak rappers steady making hits. Cause you don't know the pain I feel. Tu przeskoczyliśmy dosyć spory okres czasu, bo z początku lat 80. w połowie lat 90. kiedy pojawiły się już no, bardzo specjalistyczne urządzenia, które można było wykorzystywać. Zresztą elektronika rozwijała się cały czas, także pojawiły się beat maszyny, czyli elektroniczne perkusje po prostu. No, nie, to jest jeszcze coś innego, bo elektroniczna perkusja to jest po prostu perkusja, na której się gra. Tutaj była maszyna, na której się programowało po prostu rytm. Doskonaliły się samplery. Pomimo ich nazwy, one przeznaczeniem ich nie jest tylko i wyłącznie samplowanie, tylko nagrywanie po prostu fragmentów utworów. Ma to, nawiązaliśmy troszkę do tych takich prawnych aspektów samplowania, bo tak, z jednej strony jest to ewidentnie wykorzystanie czyjejś pracy, czyjejś własności intelektualnej, tak? Tutaj mamy dwie strony. Jedna strona to jest ta prawna, gdzie rzeczywiście batalie toczą prawnicy. Przytoczyłaś jeden przykład. Drugi z polskich, ja pamiętam, że była taka bardzo mocna scysja, kiedy zespół Trzycha bodajże, to było jeszcze wtedy, nagrał kawałek oparty na kawałku Niemena. Mhm. I tam nie było kawałeczka, sam program był bardzo długi zapętlony fragment. Wiem, że to też się otarło o sądy, ale jakoś tam udało się to polubownie załatwić też, ale to nie wiem. To było takie jedna z najgłośniejszych, po czym i to był chyba też przyczynek do tego, żeby jakoś w cywilizowany sposób rozwiązywać problem praw autorskich w przypadku samplowania. To się nazywało czyszczeniem sampli. Po prostu była nawet odpowiedzialna osoba w wydawnictwie, która zajmowała się informacją czy pozyskiwaniem praw do tych fragmentów. Natomiast to pytanie zasadnicze. Co ty myślisz w ogóle o samplowaniu? Ja uważam, że trzeba... W sensie bardziej, kiedy przygotowałam się gdzieś do tej audycji, to patrzyłam pod takim prawnym trochę aspektem, bo sama gdzieś idzie to trochę za tym, za moim doświadczeniem, za moją pracą, bo ja też gdzieś pracuję z artystami, organizuję koncerty i tutaj też musi być poszanowanie tego wszystkiego, czyli tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, ZAIKS, czy warto, czy nie warto, akurat, czy warto tak, jako artysta dołączyć do ZAIKS-u? Ja uważam, że tak, bo on chroni twoje prawa. Może nie każdy się ze mną zgodzi, ale gdzieś znalazłam fajny wywiad, o którym rozmawialiśmy, kiedy wysłuchaliście numerów z pewną dziewczyną, Emilia Barabasz się nazywa, która kiedyś była menadżerką na przykład takich zespołów jak Rita Pax, Rebeka, dużo można wymieniać, ale obecnie z adwokatem i właśnie się zajmuje tą dziedziną prawa i tutaj jej dziennikarz w fajnym wywiadzie, polecam go, potem wklejmy może na fanpage'a Grasujmysz, to jest na portalu muno.pl, że tak naprawdę są jakieś tam prawne uregulowania, że 70 lat od śmierci artysty, ale tak naprawdę sam utwór, jak to ona nawet powiedziała, nie chciałabym przekłamać, więc sobie pozwolę tutaj ją zacytować, że prawa autorskie osobiste tak naprawdę nie mają żadnych ograniczeń czasowych. To nie jest tak, że bo dziennikarz tutaj zadał jej fajne pytanie, czy jeżeli
powiedzmy, jestem teraz muzykiem, chcę sobie wykorzystać utwory pochodzące jeszcze z nagrań wydawcy, który nie istnieje, na przykład komunistycznej prasa ruch, książka Ruch, nie? Do tego będzie nawiązywał następny kawałek trochę. No właśnie, czy ja mogę sobie wykorzystać? Mhm. Nie istnieje to miejsce. Do powiedzmy, kogoś się że twórca nie żyje, nie ma żadnych powiązań, nie ma na przykład wytwórni, powiedzmy, nie ma rodziny, ale mi się podobał ten kawałek, znalazłem go, gdzieś usłyszałem i tak dalej. Do kogo się odezwać? No prawda jest taka, że w jakiś sposób nie masz prawa, bo nawet jeżeli on, jakby data jego śmierci jest ponad 70 lat, to no nie ma żadnej ramy czasowej, jeżeli chodzi, tak jak ona tutaj dokładnie powiedziała, jeżeli chodzi o prawo autorskie osobiste, nie ma prawa czasowego. Z mojej perspektywy, no to by była akurat trudna. Ja nie wiem, czy bym nie zrezygnowała w takim momencie, bo wolałabym nie ryzykować, bo powiedzmy mój kawałek, mój utwór totalnie jakby uzyska popularność i nagle się ktoś pojawi z roszczeniem i ma do tego prawo, absolutnie. Jakaś rodzina, ktoś by się znalazł. Ja uważam, że jeżeli mamy opcję dogadania się, to po prostu po ludzku. Po ludzku, tak? To na przykład robi skład Problem. Ale do tego zaraz wrócimy może, co? Bo już nam ojciec realizator daje znać. Ja tylko dopowiem, że teraz z świetnej płyty Polish Jazz wrocławski duet Skalper. Oczywiście. W kawałku Sculpture. I to jest troszkę ilustracja tego, co ty powiedziałeś, zupełnie niezamierzona, bo nie wiedziałem, że to pójdzie w tym kierunku. Ale rzeczywiście jest to, tak jak nazwa płyty mówi, Polish Jazz, chłopacy wysamplowali polski, zresztą świetny jazz. This, then, is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Thank you.
This then is Stereophonic Sound. Sound sculpture in space. Proszę się absolutnie nie dać zwieść. Słychać mnie, tak? Rozumiem dobrze. Proszę się nie dać zwieść obrazką z teledysku, że była tam kapela, która sobie coś tam brzdąka. Skalpel to jest duet DJ-ski, czy producencki może bardziej. Z Wrocławia. Z Wrocławia. Igor Pudło, Marcin Cichy. Tak. I to są panowie, którzy być może potrafią grać na instrumentach, ale tego w twórczości Skalpela nie robią. Kiedyś czytałem wywiad chyba z Igorem Pudło i on opowiadał, że w ogóle jego system pracy jest w ogóle bardzo mozolny, ponieważ zazwyczaj jeżeli chodzi o pracę z samplami, po prostu bierze się sample, zapętla w kółko, dodaje rytm, czyli perkusję jakąś i to jest dosyć proste. Tak naprawdę technicznie. Natomiast Igor Pudło, wiem, że on dosyć mozolnie składa... Szyje. Szyje, on dosłownie szyje cały utwór z poszczególnych fragmentów sampli. I tutaj widzisz, mam taki dylemat, bo to, czy to jest zwykłe mechaniczne powtarzanie, czy to już jest tworzenie? Bo ten też aspekt mnie zawsze zastanawiał, ponieważ są ludzie, muzycy, bo to są jakby zaangażowani i związani emocjonalnie ze swoją pracą. Są muzycy, którzy absolutnie nienawidzą samplowania, że to jest po prostu wprost kradzież. Są tacy, którzy jakby nie mają nic przeciwko, no i oczywiście są tacy, którzy dokładnie to robią. Ale taki przykład, chociażby jak Igor Pudło, tak? Czyli siada, ma ścieżkę dźwiękową, czy kilka ścieżek i on sobie te fragmenciki niejednokrotnie, podejrzewam, przetworzone przez różnego rodzaju procesory dźwiękowe, czy odwrócone, czy z pogłosem, bez pogłosu, czy zniekształcone, nakłada na siebie i powstaje z tego chociażby taki utwór jak sculpture, czyli rzeźba. Czy to jest tworzenie, czy to jest odtwarzanie? Każdy odpowiedź inaczej na to pytanie, bo jednak, żeby wybrać kilka takich utworów i połączyć chociażby tak naprawdę jazz z elektroniką, to już jest proces twórczy, no bo no tego właśnie. Jakby nie można odebrać. No wiesz, właśnie. Co mi się przypomniało, jak tak mówiłeś, historia gitarzysty Slash'a, który chodził, kiedy byli po debiutanckiej płycie Appetite for Destruction, przygotowywali się do Use Your Illusion, to jest chyba 93? Czwarty rok. Nie pamiętam, coś takiego, nie? To tak. 91, przepraszam. Dwupłytowa płyta, dwupłytowy album. Wymyślali numery i chodził cały dzień i grał solówkę i mówi, świetna solówka, wymyśliłem coś, po czym zagrał to chłopakom i mówią, stary, to jest The Beatles. Wiesz, o co chodzi w tym wszystkim? Ile można wymyślić nowych dźwięków? Ile jest zespołów? Ile milionów jest zespołów? Ile jest milionów dźwięków? Jaka może być powtarzalność tego wszystkiego tak naprawdę? Skala ma 8 dźwięków, tak naprawdę. Ile można wymyślić różnych, nowych dźwięków, które ci się z czymś nie kojarzą, które ci nie ale jakby okej, kojarzyć się to jedno, a ukraść to drugie, bo takie procesy też były. No na właśnie. Przykład jeden z takich popowych, popowych historii Blurred Lines, pamiętasz? To był taki numer, o Jezu, ja zupełnie teraz zapomniałam, tam w teledysku występowała modelka Emily Radajkowski. Dobra, bliżej. Kojarzysz? No, nie pamiętam tego muzyka co, zupełnie. Niestety bardziej kojarzę chyba tam przez chyba Emily Radajkowski. Tam był chyba między innymi Pharrell Williams z tym drugim muzykiem, ale nie pamiętam. Może wpiszę po prostu to. Będzie nam to bliżej z tym. Nieważne. Nie działa mi tutaj coś. Nieważne. Oni dostali, bo jakby linia melodyczna, bo tam był proces sądowy, była porównana przez specjalistów i ona była totalnie jeden do jeden w tym momencie. I to były już takie... To był utwór jakiś tam z lat 60., zespół z lat 60., który się dopomniał, no przecież to jest nasz numer. Jakby. Tylko, że no to jest kwestia dyskusyjna, kiedy bierzesz coś konkretnego, tak jak na przykład...
duet Skalpel, bo on bierze konkretne numery na warsztat. Z konkretnym brzmieniem i mówi, że na przykład inspirowaliśmy się tym i tym, tym i tym. Natomiast użyliśmy tego, no ale jakby rozumiem, że to jest wszystko wiadomo, totalnie legalne, bo jeżeli o tym mówią, że to są jakieś na zasadzie jakichś porozumień i tak dalej. Ale to jest cały czas kwestia sporna i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, samplować czy nie, czy to jest okej. Okay. Dla mnie to jest po prostu, jeżeli to nie krzywdzi nikogo, starszego twórcy, na podstawie którego został zbudowany nowy utwór, tak na przykład nie dokończyłam tego w poprzedniej wypowiedzi, duet Problem, robi to świetnie. Ja w ostatnim duszy kawałek brałam numer W domach z betonu, nie ma wolnej miłości, sample wiadomo z jakiej piosenki. Czyli tutaj obstawiam, chłopacy skontaktowali się z małżeństwem Jakubowicz. Myślę, że oni nawet byli tam dopisani totalnie. Tak samo wykorzystali w swoim słynnym numerze Ritz-Carlton Zdzisławę Słośnicką, Aleję. I tam kilka było takich numerów. Tak samo wykorzystywali fragmenty filmów, bo to też jest wykorzystanie jakby dialogi. Tam były totalnie dialogi z filmów, nie pamiętam konkretnie z którego. To jest wykorzystanie, ale czasami przecież to wychodzi też na dobre. To jest przypomnienie. Pomyśl sobie, że nowe pokolenie może nie kojarzyć Zdzisławy Sosnickiej. Absolutnie z całym szacunkiem. Nie kojarzy. Może nie kojarzyć Jakubowicz. A dzięki temu numerowi nagle Ale to, była to, fajna muzyka. Ale fajna była muzyka. Akurat Zdzisława Sosnicka to jest kawał wokalny. To jest totalny plus. Tak, ale tak. W sensie nie umniejszam. Ale czy każdy jakby... Ja sama nie sięgam po Zdzisławę Sosnicką. A mi się zdarza. A tobie się zdarzy, ale nie każdy. Mój brat na przykład, 11 lat młodszy, wierzy, że nie sięgnie po Zdzisławę Sosnicką, ale wiem, że słucha Problem. I już wiem, że jeżeli usłyszy Zdzisława Sośnicka, to chociażby przez ten jeden numer będzie wiedział, o co chodzi. I przez Zdzisławę Sośnicką dotrze do Wodeckiego na przykład, z którym Sośnicka też śpiewa. Wierzę w to. Też kawał wokalu. Faktycznie ja jestem dużym zwolennikiem samplowania, ale kreatywnego. Bardzo lubię. I do mnie absolutnie przemawia ten argument, który tutaj przytoczyłaś, że ileż można tak naprawdę stworzyć nowych rzeczy. Nie da się po prostu. Muzyka w pewnym momencie się skończy. Ja myślę, że ona już się skończyła. Kwestia nowych aranżacji, kwestia nowych aranżacji, podejrzewam, bardziej brzmień, tak, ale budowa jakiejś linii melodycznej czy harmonii, myślę, że to już jest skończone. Nie? W sensie nic nowego nie dodamy, bo chyba mówiłaś, że 65 milionów utworów jest w ZX-ie. Na bank się powtarzają. Lecimy dalej, przepraszam. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.
the sound is so much broader. Oh,
cisza, cisza, bo wchodzimy. No, my sobie rozmawiamy tutaj o muzyce. O gramatiku. O gramatiku nawet. Ale nie będzie dzisiaj o tym. Chociaż o Nuna może zahaczymy. No, na pewno musimy. Mini Report, to akurat nie jest muzyka samplowana, ale to jest muzyka, którą absolutnie rzucam do worka. Po prostu trzeba samplować, o ile oczywiście pozwala na to prawo. Prawa autorskie. Mini Report, chociaż to jest właśnie ten przypadek, ona już nie żyje. Bardzo wcześnie niestety zmarła. Pięciooktawowa skala głosu, niesamowita. Jak było zresztą słychać, potrafiła rzeczywiście wyciągnąć piekielnie wysoko. Jest kilka artystek, które to potrafią. Mariah Carey, wiem, że ma też, potrafi takie wysokie rejestry osiągnąć. Chyba Christina Aguilera też z kobiet. Z fatów też jest kilku, którzy mają chyba pięciooktawowe, ale to oczywiście się, chyba troszeczkę niższe jednak rejestry, chociaż głowy nie dam, nie znam się. Natomiast Mini Rupert On Inside My Love, absolutnie fantastyczny kawałek. Na zamknięcie tego, że to jest właśnie między innymi z takich kawałków fajnych, takich soulowych, poduszkowych, dużo, czy wielu artystów samplowało i warto wracać do tych płyt z lat 70., 80. pewnie też. I to, umówmy się, ma przynieść coś naprawdę ciekawego muzyce. No to oczywiście, rzeknę, zgodnie wszystko, zgodnie, żeby nikogo nie pokrzywdzić, bo nie życzyłbym sobie, żeby ktoś z moich bliskich, bo ja już raczej artystką w życiu zostanę, choćbym bardzo chciała, żeby ktoś był pokrzywdzony, kiedyś zobaczył swój obraz, czy swoją muzykę usłyszał w radiu i stwierdził, to jest moje, to ja wymyśliłem i nie macie kto obronić, bo nikogo za tobą i nie ma żadnych dowodów na to. Ale jeżeli to ma iść w takim dobrym, pokojowym, jakby w dobrym układzie, tak korzystajcie, tak korzystamy, bo jednym celem jest dobra muza, jak najbardziej, samplujmy. Na pytanie, czy samplować, czy nie, oto jest pytanie, ja jestem za. Jak najbardziej za, byleby to nie było zbyt oczywiste, jak dla mnie, bo lubię jakieś tam zagadki pewnego rodzaju, muzyczne też chociażby, ale jak najbardziej tak. Kiedyś musimy audycję zrobić złe sample. Dobra, dobry pomysł. Jak nie samplować? Lecimy do twojego. To od razu zacznijmy kawałkiem, a potem sobie pogadamy. Dobra. Daniel Blum, Wszystko co kocham, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu jego brata, Jacka Borcucha, bo Daniel Blum, jakby ktoś nie wiedział, wydaje mi się, że jakoś chyba większość wie, to jest po prostu Daniel Borcuch, czyli młodszy brat reżysera, odpowiedzialnego za takie tytuły jak właśnie Tulipany, Wszystko co kocham, Słodki koniec dnia, czy Nieulotne. I tutaj brat od lat wspomaga i tworzy ścieżki dźwiękowe, bo i do Tulipanów, za który został nagrodzony
nie pamiętam, ale tam było kilka nagród nawet za stworzenie tego soundtracku, właśnie Wszystko co kocham, czy Słodki koniec dnia, ale też artysta stworzył kilka swoich jakby albumów. Także totalnie, piekielnie zdolny facet. Ja się nim zainteresowałam właśnie w ramach Wszystko co kocham i pamiętam, że ja byłam na premierze tego filmu. Byłam wtedy w gimnazjum chyba jeszcze, 2009. Chodziłaś do gimnazjum? Chodziłam do gimnazjum jeszcze i była premiera w Koninie tutaj i przyjechałam na ten film, bo totalnie wtedy już miałam zajawkę na punk rocka. Dowiedziałam się, że tam główny bohater to punk rock, to będzie Wybrzeże, to będzie rok 1981. Gwardia tak naprawdę młodych torów, którzy po raz pierwszy gdzieś tam wystąpili na większym ekranie ze szkół aktorskich. Nie wiem, to oglądałeś Wszystko co kocham? Borcucha? Nie, chyba właśnie tego filmu jeszcze nie oglądałem. Kościukiewicz, Gierszał, Frycz, młoda Frycz, Olga. Ze starszych, no to Hyra. Tam grał taką postać główną ojca właśnie. Ojca generała. I obok syn, który ma swoją kapelę punk rockową. No polecam. Może nie każdemu się jakby fabuła spodoba, bo tam historia to jest przede wszystkim taka trochę naiwna historia miłości takich młodych ludzi, którzy gdzieś tam nie mogą być ze sobą, bo a jest z innej partii, a ojciec z innej. Tak? Bo wtedy tak było. No tak. I nie bardzo to się godziło, żeby jedni z drugimi. Oby to się nie powtórzyło. Oby się to nie powtórzyło absolutnie. I ścieżka dźwiękowa, moim zdaniem, czemu mnie to zachwyciła, bo rozmawialiśmy o tym poza, jakby kiedy słuchaliśmy tego numeru. Czasami nieraz może uratować i ja uważam, że ten film mi się podobał, ale nawet jeżeli obejrzałeś go i ci się nie spodobał, jeżeli chodzi o treść, scenariusz, w ogóle nic, gra aktorska, to nie można odmówić temu, że ten soundtrack naprawdę tak pięknie podkreślił całą esencję kadrów i kolejnego jakby rozdziału w tym filmie. On się rozwijał razem z tym filmem i kończył z tym filmem w jakiś sposób, no bo zakończenie nie należy do najweselszych, nie chcę być tutaj ciocią spoilerem, ale tak właśnie jest, ciocią spoilerem, ale polecam bardzo i polecam przede wszystkim, nawet jeżeli się nie ma ochoty, to przesłuchania całego tego albumu, bo Daniel Blum to jest naprawdę kawał dobrej muzyki i człowiek od dobrych soundtracków. A ja dodałbym od siebie może to, że to jest fantastyczny utwór do samplowania. Pianino, śpieszone, pocięte. Dlatego ja tak wybrałam dla ciebie właśnie te numery. Cudne naprawdę by to było. Ja myślę, że ktoś wpadnie prędzej czy później na to, żeby ten kawałek... Oby, może ta audycja go... Już dostajemy gonga, czyli lecimy dalej. Teraz zupełnie inaczej, ale tylko powiem jedno. Numer nazywa się Muzyka Instrumentalna i ty już wiesz, o co chodzi. To ja już wiem, o co chodzi. Wiem, że lubisz muzykę. Posłuchaj. Fantastyczny, to jest skit, taki przerywniczek muzyczny w wykonaniu Nuna samego tutaj. To jest też fascynat barw i dźwięków. I to jest też człowiek, który bardzo mocno poszukiwał brzmień. Pamiętam, że przekopywał setki winyli. I to jest też człowiek bardzo ciekawy, ponieważ on w pewnym momencie odszedł od samplowania, a zaczął tworzyć. I jeśli dobrze pamiętam, to w starych dobrych czasach nie grał na żadnym instrumencie,
A mimo to zaczął tworzyć muzykę instrumentalną, w sensie się takim rzeczywiście bardzo dosłownym, po prostu graną na żywych instrumentach. Pewnie od czasu do czasu gdzieś tam do tych sampli zdarza mu się wrócić, natomiast chyba został już przy muzyce granej na żywo. Bardzo fajna płyta, miło ją wspominam w ogóle. Bo to fajne, stare, dobre czasy. No, stare, dobre czasy się fajnie wspomina. Nie? Właśnie chyba tobie bliżej jest do tego numeru, bym powiedziała. I gdzieś tam do tych takie, płyt takie, i tak lata, dalej. Nie? Ja nie ukrywam... Rok 2001 pewnie, nie? O nie, zaraz ci powiem, 2002, ale byłeś blisko. No. Czyli 21 lat. O właśnie. Ta płyta będzie miała PZ Non. Mhm. On, w sensie, mówię, ja nie jestem wielką znawczynią. Ja znam ten album, ja go późno odkryłam w swoim życiu, bo tak jest czasami po prostu i jakby okej, jestem z tym okej i bardzo rzadko wracam i gdyby nie ta audycja, ja bym w ogóle nie myślała i też nie odkryłabym numeru 13 na płycie, który dzisiaj bym odkryła, że właśnie aż występuje, tak został zaproszony na ten album. No i co? To jest ten numer, jakby zamyka ten cały album, muzyka klasyczna. I oni sobie to dobrze wykombinowali, bo to jest krótki. To jest minuta 14, tak. Która jakby kończy. A każdy utwór jest taki... Nie wiem, mi się ten album w ogóle z jakimś niepokojem kojarzy. Nie wiem dlaczego. Tak, no, to jest taka melancholia Nuna. Tak. Wydaje mi się. To jest człowiek, który tę melancholię w muzyce wyraża chyba nader często. Zresztą tak wyglądała spora część jego jeszcze tych hip-hopowych, bo to i gramatyki i chociażby te kawałki z PZ, płyty z PZ-em, one miały liczne, bardzo ciekawe przerywniki właśnie kładane z sampli. Natomiast Nun nigdy nie był też człowiekiem, który szedł na łatwiznę i on rzeczywiście piekielnie kreatywnie te sample zawsze łączył. Myślę, że nie do końca byśmy poznali, z jakich kawałków jest złożony. I jeszcze na koniec powiem, że to jest ten jeden z tych kawałków, bo każdy chyba taki ma, że wkurzasz się, że się już kończy. Tak. I dlaczego? Bardzo często tak jest. I nawet jak go otworzysz, to wiem, że to jest tylko ta 14. Mhm. Tak sobie też patrzę na tą naszą playlist dzisiejszą. Trochę skalpelowy on był, nie? W sensie takim... Tak. I to jest fajnie, astrojów. Bo kiedy się przygotowuje playlistę i... Dajemy sobie gotowe, bo my z tego jakby, nie wiem, czy o tym kiedyś wspominaliśmy, bo my nie ustalamy. My dajemy sobie tytuł audycji sobie tytuł i każdy, temat, każdy wyciąga swoje asy z rękawa. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że potem okazuje się, wow, jakby. Ja jestem też, bo nie do tego, bardzo wdzięczna, że zabrać dzisiaj skalpela, bo skalpel gra u nas w Koninie po raz pierwszy w październiku. A ja głupio zapytałem, czy ty znasz skalpela jeszcze. Ja tak spojrzałam. No coś tam znam, coś widziałam, nawet mieliśmy okazję gdzieś tam pogadać chwilę na backstage czy na wywiadzie. A dzisiaj zrobili taki naprawdę kociołek panoramiksa, bo teraz damy naszym słuchaczom takie dwie nuty, których mogą się nie spodziewać, więc ja już nie będę więcej mówiła. Graj, Tristan.
Couldn't drag me away.
Wild Horses, The Rolling Stones, 71 rok. I wcześniej Johnny B, słynny Johnny B, The Hot Horse. Johnny B jest utwór, który został... Przykład złego sampla, przykład, tak? Znaczy to właśnie nie był sample, to był chyba jakiś bardziej. Cover. Natomiast on był tak okrutny, że... Hip-hopowy? Nie. Wiesz, że ja nie słyszałem? Muszę zrobić to, ale nie wiem. Nie, proszę cię, nie rób tego. Nie robić tego? Nie. Zepsuję sobie piosenkę już na zawsze, tak. Bo ja bardzo lubię ten numer. To nie rób tego. Jakoś ostatnio mi tak wrócił ten numer i co mogę powiedzieć? Okrutnie słaby był ten numer. Tak. Okrutnie słaby był. A jeżeli chodzi o... Cover oczywiście. O Wild Horses, to nie wiem, czy wiesz dla kogo, bo ta piosenka była dla kogoś napisana. O, nie mam pojęcia. Ta Marianne Faithfull, obecnej dziewczyny na rozstanie dla niej, no, że tak powiem, ma swoje zasługi Marianne oczywiście dla muzyki. Ona wtedy kończył się jej związek z Miggiem Jaggerem, bo ona była bardzo silnie uzależniona od narkotyków.
I ona kiedyś powiedziała, po przedawkowaniu w szpitalu zdanie, jeżeli prawda jest prawdą w tych wszystkich, bo świat się rządzi plotką też, że jak ją odwiedził w szpitalu, to ona wtedy powiedziała, że nawet konie nie były jej w stanie odciągnąć od tego, czyli od dragów. I on sobie na podstawie tego zbudował tą piosenkę, żegnając się z nią, że jakby, chociaż sam święty nie był, umówmy się. Ten mem słynny, uwaga, Keith Richards żyje, z czegoś się bierze, z czegoś się biorą te historie, prawda? Tak. Więc... Kokaina zażywa Micka Jaggera. Kokaina zażywa Micka tak Jaggera. Wybrałam te dwa numery, a to jest akurat stąd się wzięło, że jakoś tak ostatnio mi bardzo The Rolling Stones i The Hotters zwróciło. I taka starsza muzyka, Beatlesi i Queen, bo każdy ma taki swój czas. Trochę po elektronice potrzebuje wrócić do swoich korzeni, jak ja to lubię nazywać. Bardzo. Tak sprowadzam się na ziemię czasami. Czyli zanim były sample, była muzyka, ktoś musiał po prostu zagrać. Tak. Dlatego... Musiała się zebrać ekipa. Najczęściej działo się to wszystko w jakichś garażach, piwnicach. No i łupali w te swoje gary, szarpali te swoje gitary i powstawało czasami takie coś jak... Dlatego jakbyśmy nagrywali dzisiaj album z tej audycji, to ty byś był stroną A, a ja bym była stroną B, czyli sample instrumental. Dobrze, nazwiemy. To dobrze. Będziemy to kończyć. Tak... W ogóle też nie powiedzieliśmy w sumie, nie przywitaliśmy naszych widzów, bo to jest pierwsza audycja w tym roku. Także czyli szczęśliwego nowego roku. Kolejnego roku z nami. Tak jest. Druga audycja już w sumie taka w duecie, ale po raz kolejny pozdrawiamy Waldka. Niech wie, że cały czas jego duch tutaj nad nami i czekamy na ciebie, na pewno. Tak. I czekamy na ciebie, aż do nas kiedyś powrócisz. No i dziękujemy za dzisiejszą audycję, bo pożegnamy się numerem. Numer, jaki dzisiaj wybraliśmy ja i Przemek, to był właśnie i sample. Samplować czy nie, o to jest pytanie. Każdy niech sobie na to odpowie. Instrumental, powrót do korzeni. Wszystko było dzisiaj, nie? Mi się wydaje. Dużo. Na pewno dużo. I pożegnamy się tym, czym ja swoją magiczną piątkę rozpoczęłam, czyli Danielem Blumem. Wracamy do soundtracku z filmu Wszystko, co kocham i słyszymy się w lutym. Ten tytuł Wszystko, co kocham w odniesieniu do muzyki też by nam tutaj pasował. Tak. Dobrze? To jest jakiś pomysł na kolejną audycję. Już mamy dwa pomysły. Mam jeden, zaraz ci powiem. Da. Ale to będzie wymagał od nas poszukiwań. Okej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy do zobaczenia bardzo. Za miesiąc. Tak, dziękuję. Słyszymy się. Marto. Dziękuję, Przemek. Ojcze dyrektorze. Dziękujemy i portalowi Elem. I do zobaczenia. Do zobaczenia.